Czołem, z tej strony Red Tu z kanału Kanapowy Komandos. Akurat witam Was z kuchni. Biorę się za nakręcanie odcinka dotyczącego jakże lubianego przeze mnie tematu, czyli naczyń turystycznych. Chodzi tutaj o niezbędnik tytanowy Esbita. Ale zanim zacznę się zajmować tymże filmem, trzeba przystąpić do nakręcenia wstępu do filmu, który powinienem już dawno, dawno opublikować i który jest też częścią większej całości. Nie wiem, czy pamiętacie konkurs, który urządziłem jakiś czas temu na swoim kanale. To był konkurs na film dotyczący tematyki związanej z moim kanałem. Napłynęła jedna praca, tą pracę nadesłał Kobra 75, nagroda trafiła w jego ręce. I cóż, i muszę powiedzieć, że Kobra się rozochodził, bardzo mu się spodobało kręcenie filmików, a że oczywiście, tak jak Kane, nie wszyscy chcą siedzieć, poświęcać czas na montowanie i składanie tego wszystkiego do kupy, więc scedował to na mnie. Ja muszę powiedzieć, że bardzo chętnie podjąłem się tego zadania, chociaż tak myślałem, bardzo długo myślałem, jaki tu zrobić oryginalny wstęp, jaki tutaj zrobić fascynujący, jakiś tam jakąś zapowiedź, a w końcu stwierdziłem, co ja będę się tutaj produkował. W końcu od tego jest Kobra i jego film, żeby obronić się sam. Generalnie taki szybki wstęp to Kobra pojechał na miesięczny prawie urlop na Hel. Mieszka na Śląsku, niedaleko ode mnie, w mieście na R. I co? No i co na tym Helu zobaczył, co go tam zaciekawiło, zafascynowało, to pewnie pokażę Wam w kilku kolejnych filmikach. Na razie na rozgrzewkę. Krótki taki rekonesans z jego pierwszego momentu, kiedy przyjechał na ten Hel. I w drodze nad morze ze swojego pensjonatu trafił na popereloskie, mi się wydaje, i też umocnienia gdzieś tam właśnie na Helu. Nie będę przedłużał niepotrzebnie marudząc. Zapraszam Was serdecznie na film. A ja dalej się będę za chwilę zastanawiał, co zrobić z tym niezbędnikiem Esbita. Voilà! Właśnie wyruszamy zobaczyć dzikie plaże i morze po przyjeździe. A tak wygląda okolica, w której się znajdujemy. Tam w daleka widać, gdzie mamy zakwaterowanie. Piękna okolica. Jak będziemy na miejscu, to zobaczymy, jak będzie wyglądało i ile będzie ludzi. W drodze napotkaliśmy pierwsze pozostałości po bytności tutaj naszej armii. Jest to wszystko w stanie opłakanym, zaniedbane. Tu widzimy resztki okopów. Wszystko jest zasypane. Nikt o to nie dba. Drut kolczasty. I kolejne resztki umocnień polowych. A tereny tu są naprawdę przepiękne. Lasy, wydmy.
Nic, idziemy dalej w kierunku morza. I napotykamy kolejną jakieś umocnione pozycje. Jak zwykle w stanie agonalnym. Ale te wyglądają o wiele lepiej w porównaniu z tymi poprzednimi. Stanowisko strzeleckie. Tu już się pod naporem przyrody zawaliło wszystko. Tu jest jakiś korytarz zakryty. Zasypane częściowo przez piasek. Tu jest również jakieś stanowisko strzeleckie. Wszystko to są konstrukcje powojenne. Tu wygląda to o wiele troszkę lepiej. Stanowisko strzeleckie kolejne. I tak się to ciągnie, jak widać, jeszcze daleko, daleko. Z jednej strony umocnień jest taki widok. A z drugiej taki widok. Udało nam się właśnie znaleźć w trochę lepszym stanie jedno stanowisko. Nie wiem, czy będzie tu cokolwiek widać. Przypuszczam, że to były jakieś pomieszczenia. O, butelki, pozostałość po naszych. Że to były jakieś pomieszczenia chroniące wojsko przed nalotami artyleryjskimi i lotniczymi. Ale jest to w stanie bardzo dobrym. Nawet nie jest za bardzo zanieczyszczone. Wszystko jest to zrobione w okręgu, żeby zmniejszyć naprężenia piasku. I tu z tej strony mamy teraz wylot z tego mini bunkierka na linię okopów. Także nie wszystko uległo totalnemu zniszczeniu. Boki, jak widać, są zrobione z płyt prefabrykowanych, wylewanych, betonowych. Jakieś oznaczenia tu widać. Idziemy dalej w kierunku morza. I dotarliśmy. Jak to się mówi, bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Tam w oddali widać resztki latarni morskiej. Może przy powrocie na bazę zajdziemy tam zobaczyć, jakie będą widoki. Nic, trzeba zacząć schodzić. Pogody do opalania za bardzo nie ma. Ale jodem można pooddychać.
Tam daleko rodzinka spragniona morza. Ogólnie puste plaże, parę ludzi. Trochę tu posiedzimy, odpoczywamy i będziemy wracali. Czas się napić jakiejś dobrej kawki i herbatki po ciężkiej drodze. Widoki popodziwiać. Tyłek pomoczyć w morzu i wracać na bazę.